Witam Państwa w Łaźni, Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że w naprawdę fajnym gronie po raz kolejny się tutaj spotykamy, że nie boicie się Państwo, że jednak chęć obcowania taka osobista ze sztuką jest dominująca. Proszę Państwa, czuję się trochę niezręcznie, chociaż właśnie już kilka razy zdarzało mi się przemawiać do publiczności. Ale nigdy w takiej sytuacji, w której jestem współuczestnikiem wystawy, jak Państwo się zdążyliście zorientować, choćby przeglądając to nasze wydawnictwo, obrazy tutaj reprezentowane są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o formę, stylistykę, wielkość tych obrazów, ale przede wszystkim różni je tytułowe podejście do problematyki przestrzeni. Przestrzeń jest takim wiodącym, kluczowym zadaniem dla każdego twórcy wizualnego, ponieważ przestrzeń jest wszechobecna, przestrzeń jest w nas samych. My jesteśmy cząstką przestrzeni. Przestrzeń odczuwamy zmysłami, ale także wytwarzamy w naszym umyśle. Więc to jest taki element naszej egzystencji, który jest stały, wszechmogący i właściwie niemożliwy do zredukowania, usunięcia, ponieważ każde dzieło, każdy obiekt, który staramy się wytworzyć, ma jakąś przestrzeń. Oczywiście dzisiaj mamy do czynienia z technologiami elektronicznymi, które pozwalają na wytworzenie doskonałych symulakrów, czyli takich zreprodukowanych kopii realnych przedmiotów, ale one istnieją wyłącznie jako takie widma na ekranach. Jeśli byśmy chcieli je zmaterializować, to wtedy zyskują taką materialną, można by powiedzieć, euklidesowską przestrzeń. Stąd też problem przestrzeni jest takim problemem uniwersalnym. Pojawia się zawsze, odkąd pamiętamy, jeśli sięgamy do historii sztuki, zawsze była jakaś forma, jakaś próba, jakaś stylistyka poradzenia sobie z tym zadaniem. Powiedzieć, żebyście zaglądali na nasz kanał na YouTube, bo tam wszystkie zdarzenia artystyczne Łaźni, w tym przede wszystkim wystawy plastyczne są do obejrzenia.